Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Awe Wam cydr tęcza i wiadro brokatu. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z przepiękną księgą cieni, którą zaraz pokażę. Tutaj kawałek widać. Wykonaną przez weselny kącik, czyli Asię Szulik. Ale przede wszystkim chciałam też pokazać, że kilka tekturek jeszcze dostałam, takich prześlicznych. W razie bym chciała sobie maty pouzupełniać. Naprawdę tutaj są piękne noże, pentagramy, planety. Tutaj mamy kule, rąsie, łapsie. Także naprawdę fajnie, bo jeszcze jak będę sobie ja coś już wklejała, to zawsze sobie mogę doozdobić. Rzeczy do ozdabiania to mamy mnóstwo. Przede wszystkim to jest tak, że jest to album złożony z 12 kart. Słuchajcie, szerokość jego jest zacna. Naprawdę jest cudny i piękny. Tutaj mamy taką piękną ozdobę w postaci wiszących wiorków, kamyszków, kwiatek. Piękne, czarne koronki. Naprawdę rewelacja. Taki jest grzbiet. Album, jak widzicie, jest duży i jest zamykany na wstążkę. Na taką wstążkę. Już Wam pokazuję, bo to wszystko porozwiązuję. Łasi na pewno będzie sprytniejszy film, bo ona ma sprawę w pokazywaniu albumów. Ja i nie za koniecznie. Ale słuchajcie, pierwsza strona, Księga Cieni. Słychać, że to jest shaker. Piękna jest ta tekturka z tą bramą po prostu. Tutaj Asia mi pisała, że można włożyć zdjęcie, że będzie to widać na jej filmie. To ja będę musiała się zorientować, gdzie i jak. Obejrzę sobie film, ale to jest po prostu już taki mini albumik. Księga Cieni. Na pewno pięknie poopowiada. Ja Wam tylko mogę pokazać, jak z magicznego punktu widzenia to wygląda. Otwieramy bramy. Tu zapewne umieszczę sobie coś na zasadzie błogosławieństwa księgi, czegoś takiego, więc pięknie tłoczone papiery. To jest na czarnych podstawach, wygląda po prostu rewelacyjnie. To nie będzie taki album, wiecie, do noszenia, tylko to będzie album do magicznych rzeczy. Jak sobie coś wydrukuję, jakiś rytuał, nie rytuał, to wtedy na pewno tutaj umieszczę. Czekajcie, wezmę sobie kartę tarota, bo będę teraz odkrywała wszelkie możliwości tego albumu, bo... A nie, tutaj jest przyklejone, ok. Czyli tutaj się nie wkłada. Wiecie, ja to tak pierwszy raz mam w ręku, więc trochę będę tak wyglądała na taką, co nic nie wiem. Bo dopiero dzisiaj to do mnie przyszło. Bardzo twarda okładka, ładny papier, piękny pentagram, który otwiera się na magnesik. Zawsze mnie te magnesiki fascynowały. I zobaczcie, jak cudownie w środku zrobiona tajemnicza mata na tajemnicze rzeczy. Jest kieszeń, no zawsze można jeszcze coś dołożyć, ale to wszystko takie gładziuteńkie i fajne, czyli tak wygląda pierwsza ze stronic. Tutaj lecimy dalej. Tu mamy coś sprytnego. A, czyli taka książeczka niewielka z gwiazdowymi papierami. Tutaj się jeszcze otwierają na drobne przepisy do wklejenia. Patrzę, czy jeszcze się to jakoś otwiera, ale nie. To jest takie, powiecie, bo tutaj pewnie będzie jeszcze 1000 zakamarków, o których ja nie będę miała nawet bladego pojęcia. Ale nic to. Fajnie to wszystko zrobione. Mogą być drobne przepisy na magiczne butelki. Tego typu rzeczy. Super. Mam wrażenie, że to tak... Nie wiem, czy to się otwiera. Otwiera się, dobra. Dobre wrażenie. Słuchajcie.
Jak mówię, dopiero ten album odkrywam. Piękna strona, taka bogata. Tysiąc rzeczy można tu umieścić. Super. No i tu też książeczka. Ładnie to wygląda. Druga strona. O, taka duża. Podwójna mata. Na większe przepisy. Super. Ja to zawsze te wykrojniki, coś, to tak uwielbiam patrzeć i oglądać, jak tu dziewczyny robią. Wszystko jest w ciemnych, magicznych kolorach. Tak patrzę, czy tu nie. Dobra. No to wiecie, tak podważam, bo nie wiem, jakie są. Jeszcze nie oglądałam u Asi filmu, bo na pewno nagrała. O, zobaczcie, jaka ładna strona. Planety. To się jakoś chyba nazywa. To jest ten. To jest. Czekajcie. Tak, to się nazywa Belly Band. Dużo was oglądam, rękodzielnicy. Także. Super. Bardzo fajnie. O, proszę. Nie mam tam świeczki żadnej, nie mam. Rozpościerać. Tu mam jeszcze maty. Większą, mniejszą. Ja mam mnóstwo czarnego papieru. To ja sobie wszystko mogę podokładać, jeszcze potworzyć. Super to wygląda. No, koroneczka piękna. Tutaj są kandelabry. Uwielbiam takie drobiazgi jak gwiazdki, księżyc, gwiazdki. I tu mam takie cyk i mogę magnesik otworzyć. Magnesik otworzyć. Tutaj ten papier wygląda, to są takie, co tłoczenia robią. To wygląda, jakby te przeszycia były. Super. Tu jeszcze chyba mogę to otworzyć. Proszę bardzo. Super kieszonka. Wow. Tutaj też można coś nakleić. No pięknie rozwiązane. No i ten papier w kandelabry. Sztos taki mroczny. Tak jak powinno być we wróżkowej księdze. Mrocznie i kolejna strona. Super są. Tutaj zawiązywane. Jest sznureczek. Tu się otwiera do góry. Piękna latarenka. Piękne są takie latarenki. Latarenka. Papiurek fajny. Tu się otwiera do dołu. I tu mamy jeszcze mnóstwo schodków. A zobaczcie. Gryffindor! Szachy. Super. I z jednej i z drugiej strony można jakieś swoje tajemnicze tajemnice podziałać. Wiecie, ja dopiero z wami to oglądam tak naprawdę. Jestem poniekąd... wow, pewnie połowy nie wiem. Ale nic to... O, zobaczcie. Można sobie zawiązać. Dobra, tu mamy dwie wskazóweczki, kulę czarodziejską, też na czarno, pięknie to na czarno wygląda. Teraz zobaczymy, tak, rozkładamy w jeden bok, rozkładamy w drugi bok, rozkładamy w bok, rozkładamy w bok i zobaczymy, czy jest kieszonka. Tak, to jest kieszonka. Karta tarota zacnie nam pomaga. Pyk, pyk. Kazóweczka. I pyk. Wróć. Pyk, pyk. Piękne są te gotycko. Dark gothic. Strony. Kazwunia działa. O, jaki piękny charms. Cudny księżyc. Och, jaki piękny niebieski.
No zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tutaj jest ten taki myczek, bo ja zawsze lubię, jak pokazujecie, że sobie... A to wygląda, jakby skórka była. Zawsze tak sobie zawijają, jak stare koperty. Rewelacja. No i tutaj mamy kopertkę na skarby. Super. Podoba mnie się to. Księżyc może zahaczyć różkiem. Już nic nie rusza. Tu mamy tak. Matę z rozkładaną książeczką. Pięknie to wygląda. Jak osobna księga. Super, naprawdę mroczne. Ekstra. Tu mamy kolejną matę. Bardzo lubię to wykończenie. Świetnie wygląda, jak takie bramy w zaświaty. Tu możemy jeszcze sobie otwierać i kolejne rzeczy dobrać. A tu mamy piękne lampy. W ogóle to się wszystko trzyma klimatu. Ja tylko poprosiłam, niech będzie mrocznie i tajemniczo. I jest mrocznie i tajemniczo. Piękne. O! Zobaczcie, sufki piękne. Sufka, kaboszon taki. Tu się chyba tak odkleja na magnesik. Proszę bardzo. I coś, co uwielbiam, jak mówicie, i wodospad. Oglądam tych filmów. Także tutaj na mnóstwo przepisów, słuchajcie, miejsce. Będę musiała się ładnie za to zabrać. Teraz zobaczymy kartą tarota. A tak, a tu jeszcze można, zobaczcie, bo jest kieszonka, powkładać różne rzeczy, czyli strona sufkowa. Jakaś mądrość będzie musiała być. Tu mamy... Okej. Nie wiem co... Aha, okej. Świetnie to wygląda, że to takie przezroczyste jest. To nawet szkoda by było cokolwiek pieska wyjęłaś, włożysz przecież. Wiśniewska wyjęła wiśnie w skanie włoży. Piękny kluczyk. Magiczny. Świetny papier. Fajny chwytaczek. I mamy galaksy. Tutaj zobaczcie, jakie ładne wykończenie. Tu też można coś pięknie wkleić. Kolejna strona. Aha. Tu jest sznureczek. Tu jest sznureczek. Ale fajnie. Można zamknąć. Poczekajcie. Najpierw sobie zobaczymy. Ach, tu tak mnóstwo. I jeszcze kopertka, w którą można tu powkładać różne rzeczy. I jeszcze zapewne, o proszę bardzo, leci nam do góry. Czyli naprawdę 1000 rzeczy, 1000 możliwości. A tutaj... O, a nie, bo to jest to do góry. Dobra, cała wiśniewska. Zobaczcie, jak fajnie połączone papiery. Brokat w ogóle. Wreszcie. Tutaj też fajnie, bo można sobie tajemniczo zamknąć na kukartkę. Super. I tu z tej strony mamy bliźniaczą stronę. Proszę bardzo. Też to tak wygląda. To już nie będę rozpakować. Super. Czyli mamy na środku bliźniaka. Bardzo mi się podoba. Powiązane. I kolejna strona. To wszystko takie grube, solidne. Zobaczcie, jakie to jest grube tak naprawdę. Rewelacja po prostu. Ja nie odbiorę telefonu. Chyba jednak odbiorę, sorki. Ograć, dobrze. Tak to jest, jak się nagrywa czasem.
Dobra, kolejna strona. Do góry. Mata. Liczna. A tutaj jedna mata. To jest taka piękna sowa. Księżyc i też taka mata. A też podwójna, słuchajcie. Czyli raz, dwa, trzy zdjęcia, nawet gdyby tutaj nie chcieć zagracać. Zawsze można coś tam ponapisywać. I kolejna sprawa, a to już taka też większa. I też podwójna. No, powiem wam, że rewelacja. Tutaj jest materiał. Pięknie, pięknie, że materiał. Super. Tu mamy tak. O, come on, matę. Okej. I tu mamy do góry na magnesik i tu jeszcze też mamy matę. Cały kandel. Cudo. A tu mamy tak, czarownicę płotek. Te płotki. Rewelacja. Otwieramy magnesik. Otwieramy magnesik. Jeszcze jedno otwartełko, gdzie nie widzicie. Mamy też takim czarownicującym domkiem matę. Nie? To jest pojedyncze. Śliczne. Śliczne. O, tu naczekałam się na tą księgę, naczekałam, co jest ten exciting. Exciting, naprawdę. Jak profesjonalista robi, to zawsze profesjonalista. Tutaj. Odwiązywadełko. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i piękna galaktyka. Tu też można ponaklejać różnych różności, przepisów, recept. Będziemy. Najpierw to będę z miesiąc wielbić, a potem będę patrzyła, co można tutaj dołożyć. Te wykończeniówki mnie zawsze tak rajcują. No i tu mamy tak kotka przyklejonego, ślicznego. Książeczkę z kotkiem. Dosyć dużą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć się spokojnie mieści. Proszę bardzo, i jeszcze dodatkowa mata. I jeszcze można tutaj uchylić rąbka tajemnicy. No super, powiem wam. Miałam trochę inny plan do tego albumu, ale jest tak ładny, że chyba będą jakieś takie naprawdę ważne, magiczne rzeczy. O! I znowu mamy zaplątywadełko. Wadełko. Tak patrzę, ale tu mamy grube. Aha, tu możemy duże rzeczy włożyć. Fajna sprawa. To jest takie grube. Jak wy to robicie z tego papieru? Ciągle jestem zaskakiwana. Tutaj naprawdę jest miejsce na bardzo dużo rzeczy do włożenia. Także mogę sobie karty podkładać jakieś z ważnymi rzeczami. Ale jestem zachwycona. I to wszystko jest takie w jednej tonacji utrzymane. Ja to jakbym coś robiła, to bym nadzigała. Znam siebie. A, i tutaj jest takie rozwiązanie, jak już było. Czyli klapeczka, która też jest na różne przepisy i fach. I tu to samo. Klapeczka na różne przepisy i jeszcze otwieranko. Fajnie mieć taką zagadkową, interaktywną księgę. Podoba mi się. Zresztą wy wiecie, że jestem piśmienniczo prabukowa, nic nie robię, wszystko wielbię. O, pająki, ale zobaczcie, jakie piękne. Mamy pociągadełko, otwieramy klapkę, dwa tagi, bardzo ładne,
ładnie ustawione i jasne kandelabry te. No ślicznie to wygląda, po prostu ładnie. Można sobie powkładać w różne miejsca. Powinnam się troszeczkę przesunąć do Was, żebyście lepiej widzieli. Tak nie jest pozycja idealna. Tak patrzę, żeby mnie... Aha, dobrze. Klapka. Klapka. I stroniczka. No i tutaj wiadomo, też można parę rzeczy umieścić. A, tutaj są te. Klapusie. Galaktyki, gwiazdki, klapeczki. Galaktyki, gwiazdki i klapeczki są naprawdę rewelacyjne. Bardzo fajnie to wygląda. A tu mam taki duży guzior, który też jest na magnesik. I tutaj mam mnóstwo, słuchajcie, mat pięknie zrobionych. To jest taka duża kieszeń z matami, ze znakami zodiaku. No i tu można na przykład kamienie do znaków zodiaku, zobaczcie. Są po prostu, o, gwiazdy. Śliczne to to jest. Recept, przepis, tak, skorpion, ryby, olbrzymi, byk. Super, super, zaraz to sobie powkładam. To jest ostatnia strona i tutaj mamy tylko... Na samym końcu, że Asia Szulik, weselny kącik, już Wam podaję. Numer telefonu 508 506 610, a strona www.weselnykacik.pl. No i to jest materiał, nie papier, także to też jest fajne. No to powiem Wam tak, tak wygląda mniej więcej ta moja księga cieni. Mam nadzieję, że też jesteście równie zachwyceni jak ja. Jak będę coś tam dokładała, to będę Wam mówiła na pewno. Ach, cudne, cudne. Dobra. Mam nadzieję, że zostawcie komentarz, jak Wam się podoba i sprawdźcie linki pod filmem, bo staram się umieścić link do filmu, do tego albumu zrobiony profesjonalnie przez Joannę. No i oczywiście do jej kanału, z tego względu, że warto, warto zamawiać. Czy ma być magiczny, czy komunijny, czy bierzmowania, czy ślubny, nie wiem. Ale naprawdę estetyka bardzo ładna. Jestem przezadowolona, przesuper, przecudowna.